Hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Tak jak ostatnio obiecałam, pokażę Wam stolik z Ikei pod komputer, który tak naprawdę nie jest stolikiem pod komputer, tylko jest toaletką, ale ponieważ idealnie wkomponował mi się w miejsce potrzebne tutaj do pracy przy komputerze, stwierdziłam, że kto mi zabroni z toaletki zrobić po prostu stolika pod komputer, stolika, przy którym zawsze przecież mogę się umalować, jak przyniosę sobie lusterko. Stolik, jak słusznie zauważyłyście na Instagramie, dosyć szybko nabrał mocy urzędowej. Trwało to mniej więcej 3 dni, 3 doby od zakupu, więc nie jest tak źle. Został złożony. Słuchajcie, to nie jest nic spektakularnego, ale jeżeli nie macie pomysłu na biureczko pod właśnie swój komputer czy pod jakieś miejsce do pracy, potrzebujecie czegoś dosyć wąskiego, to ja Wam bardzo serdecznie tą toaletkę z Ikei proponuję. I teraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Stoi tutaj, widzicie tam w tle Ania, pozdrawiamy Anię z Kawy bez cukru, bo akurat oglądałam film, ale stwierdziłam, że wyłączę, bo mam chwilę czasu i Wam pokażę. Stoi tutaj, tu jest stół i tam miałam taką wnękę, gdzie jedynie mogłam ustawić sobie stolik pod komputer obok łóżka. Od razu wiadomo, że to jest moja część spania, ponieważ są chusteczki i książka. No i to jest właśnie ta toaletka. Szafka, która stoi pod tą toaletką, była już wcześniej i ona zabierała mi całe miejsce na nogi, że tak powiem. Natomiast teraz, jak postawiłam sobie ten stolik, tą toaletkę, to mam miejsce i żeby wsunąć nogi, i żeby postawić tą szafeczkę. I mam szufladkę, w której mogę trzymać różne szpargały. Przymocował mi mąż listwę na kable, które wiecznie się walały, i kable od środka są wepchnięte, także wyjmuję sobie tylko górą ładowarkę do telefonu, ładowarkę do tabletu, mogę sobie wszystko podłączyć. Nie ma tego bałaganu z kablami, nie ma tego zbędnego takiego chaosu. Ja w ogóle, robiąc cokolwiek przy biurku, lubię mieć porządek taki wokół siebie, bo mnie wszystko rozprasza, w związku z czym ja też nie zagracam, nie będę tutaj stawiała chyba żadnych świeczek ani nic, po prostu mam komputer, mam tutaj taką podstawkę, ale to już jest stare, to jest home menu, ja tutaj trzymam zawsze coś do ust, ściągam tutaj na przykład zegarek czy pierścionek, też tutaj kładę. No teraz akurat mam pomadkę, którą rano po prostu tutaj malowałam usta. Mam lampkę nocną, która też, to wszystko jest, tutaj nic nie jest absolutnie kupione specjalnie do tej toaletki, to wszystko co tu stoi to było. Ta komódka z home menu, w której mam lakiery do paznokci, które tam akurat używam, czy też jakieś krople do oczu, czy coś co potrzebuję mieć przy komputerze, chusteczki do czyszczenia okularów. Ale tutaj też właśnie sobie kupiłam taki wkład, organizer do szuflady, także tu mam też okulary, jakieś tam długopisy, no coś co mi jest potrzebne, żeby mieć to zawsze pod ręką, gazety, także widzicie, toaletka, która udaje stolik pod komputer, już jest złożona i już mogę pracować sobie tutaj przy niej, jest mi bardzo wygodnie, tak jak mówię, zawsze siedziałam bokiem, teraz mogę się wsunąć, mogę sobie wszystko robić w środku, także mówię, jeżeli nie macie pomysłu na, nie macie miejsca czy pomysłu na jakiś stolik do komputera, to te toaletki są świetne. Nie pamiętam teraz jej nazwy, ale odszukam i napiszę Wam pod spodem. Kosztowała chyba 200, albo 279, albo 299. Bardzo łatwo się składa, jest porządnie wykonana. Tutaj na wierzchu jest szkło. Ja mam zawsze kocyk na krześle, bo siedzę przy oknie, wieczorami jest mi zimno i lubię po prostu mieć zawsze kocyk. Także moje miejsce dowodzenia już jest gotowe, ja lecę dalej coś zrobić, znalazłam, słuchajcie, dzisiaj kalendarz, taki ładny kalendarz, no 2017 rok, o którym zapomniałam, to jest malarstwo patriotyczne, to był kalendarz kupiony, właściwie otrzymany od takiej fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, którą kiedyś wsparliśmy jakoś tam finansowo i oni co roku przysyłają nam, a to kalendarz, a to właśnie jakieś takie gadżety z tej fundacji. No i strasznie mi się ten kalendarz podobał, ale schowałam go gdzieś głęboko i zapomniałam o nim. Teraz dopiero przy robieniu porządków go znalazłam gdzieś, może go do gabinetu zabiorę, no nie wiem. Takie tulipanki dzisiaj sobie kupiłam w Biedronce, mam nadzieję, że mi się podniosą, bo takie trochę są klapnięte, ale szkoda mi było nie wziąć, bo taki piękny wiosenny kolor. Dopóki pamiętam, to przyszłam Wam jeszcze powiedzieć parę rzeczy, bo później na pewno zapomnę. Przyszłam Wam powiedzieć o tuszu, który stosuję już od, no już drugi miesiąc na pewno, myślę, że od końca stycznia. Używam tuszu, który dostałam od Asi, pozdrawiam Asiu serdecznie. To jest tusz z Clinique Chubby Lash i to jest tusz, który wywołuje bardzo dużo teraz Waszego zainteresowania. W ogóle dużo osób pyta mnie, co mam na rzęsach od ostatniego czasu. Jak wstawiam zdjęcie na Instagramie, na którym widać moją twarz i gdzieś stanę bokiem, czy no nie wiem, po prostu patrzę się w obiektyw, to ja pod tym zdjęciem dostaję kilka, zawsze kilka pytań tego,
z czym ja maluję rzęsy, że one są takie, jakie są. I to jest na pewno zasługa, myślę, tego tuszu, który rzeczywiście bardzo ładnie te rzęsy rozdziela, wydłuża, podkreśla. Ma silikonową, cienką szczoteczkę z niezliczoną ilością takich cieniutkich włosków, które właśnie pięknie wyczesują, ale on bardzo szybko wysycha. Mnie się zdarza mieć tusze 4-5 miesięcy otwarte. Ten, tak jak mówię, otworzyłam pod koniec stycznia. Mamy połowę marca i on już jest naprawdę gęsty. Naprawdę już malowanie nim wymaga pewnej precyzji i takiego wyczesywania, także nie wiem, czy wszystkie te tusze są takie, czy akurat ten mój taki się trafił, że po 2 miesiącach już wysycha. Zobaczymy. Ja jeszcze trochę popróbuję nim się malować, natomiast mówię, no już zaczynają się tworzyć grudki i myślę, że to jest jego ostatni podryk, że tak powiem. Natomiast chciałam Wam ten tusz jeszcze raz pokazać i właśnie odpowiedzieć Wam, że no od ostatniego czasu właśnie to jest coś, co gości u mnie najczęściej na rzęsach. Ja pod każdy tusz stosuję bazę z Eveline, tą białą, jak ona się nazywa? Nie pamiętam. Tą biało-zieloną bazę z Eveline i na to nakładam dwie warstwy zazwyczaj tego tuszu, z tym, że ja do takiego podtrzymania efektu swoich rzęs, żeby one były właśnie ładniejsze, trochę grubsze i dłuższe, stosuję naprzemiennie odżywkę Long for Lashes z odżywką Revitalash. Raz w tygodniu stosuję jedną, raz w tygodniu stosuję drugą. Nie robię takich ciągłych kuracji tymi odżywkami, tylko właśnie raz albo dwa razy w tygodniu sobie używam. Także właśnie o tym tuszu chciałam Wam powiedzieć, bo mówię, zawsze zapominam, nigdy nie ma jakby okazji, dopiero na pewno więcej powiem Wam w denku, ale stwierdziłam, że napomknę 3 słowa, bo chciałam po prostu rozwiać Wasze jakieś tam wątpliwości co do tego, czy ja, nawet któraś z Was kiedyś zapytała mnie pod jakimś filmem, czy ja przypadkiem nie mam zrobionych rzęs 1:1 i nie, nie mam, nigdy nie miałam, także to jest teraz ten tusz. Jak macie cienkie rzęsy i chcecie trochę, żeby było ich więcej, żeby były dłuższe, to Wam bardzo serdecznie polecam. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Wczoraj byłam na pazurkach, zrobiłam sobie tym razem takie krótkie czerwone, jestem bardzo zadowolona, dawno nie malowałam paznokci na czerwono i stwierdzam, że to jest bardzo fajny kolor, do którego kobieta jak czuje się tak mniej fajnie, to dobrze, żeby wróciła sobie do czerwonych paznokci, bo one rzeczywiście dodają takiej pewności siebie. I tutaj za uchem, nie wiem czy zobaczycie, miałam robioną wczoraj próbę barwnika, jak ja zareaguję na barwnik permanentny, bo ja jestem alergiczką, jak wiecie, mnie bardzo różne rzeczy uczulają. I miałam robioną próbę, bo decyduję się prawdopodobnie zrobić sobie metodą włoskową brwi permanentne. No, dojrzewałam długo do tej decyzji. Ja nie lubię w sobie zmian, natomiast moje brwi wołają o pomstę do nieba. Są bardzo cienkie, rzadkie. Nieraz malowanie ich przynosi groteskowy efekt, bo nie dość, że właśnie mam ich mało, one są jasne, to jeszcze przebija mi przez nie skóra i zazwyczaj ten rysunek jest nie, zawsze jest nie tak, jakbym chciała. Wiecie, to zawsze, zawsze się coś znajdzie. I stwierdziłam, że chyba poddam się temu zabiegowi, bo sobie po prostu poprawię komfort swojego makijażu czy swojego wyglądu. Ja lubię mieć ładne brwi, a no niestety, no niestety nie. O ile rzęsy mam ładne, gęste, to brwi mam lichutkie. I powiem Wam, że z tej odżywki For Long Lashes był też model do... Stoicie na bardzo prowizorycznym stojaku i nie mogę za bardzo się ruszać, bo się boję, że aparat spadnie. Wybiłam się z rytmu. Dzisiaj nie jest mój dzień, ewidentnie. Stosowałam też tą odżywkę Long for Lashes, którą stosuję do rzęs. Ona też była w formie takiej do brwi i na brwi ta odżywka nie zadziałała na mnie w ogóle, kompletnie. Po prostu używałam jej sumiennie przez, nie wiem, 2 miesiące codziennie, tak jak zalecał producent. No i na mnie nie zrobiło to żadnego wrażenia, na moich brwiach. Więc chyba metoda włoskowa, permanentny makijaż to jest jedyne, co mogę być. Nic się nie zadziało, mam tutaj taką właśnie kropeczkę z tego barwnika z tyłu. Wczoraj mi Natalka tam oglądała, czy to się nie zaczerwieniło. No oprócz takiego delikatnego obrzęku, który jest spowodowany nakłuciem, nie dzieje się nic. Dzisiaj tam wszystko jest białe. Wygląda, jakbym miała po prostu pieprzyk za uchem, ale to jest kropeczka permanentna, która pewnie będzie ze mną dosyć długo. Ale chciałam się właśnie poddać temu testowi, bo... No tak jak mówię, ja jestem specyficznym przypadkiem, jeżeli chodzi o reakcje alergiczne, więc wolałam się temu poddać. Dobrze, nie będę Was więcej zanudzać, to tak tylko troszkę a propos wyjaśnienia, co tam u mnie. Bardzo Wam polecam ten filmik Ani z kawy bez cukru. On jest jak występować na scenie i przed kamerą. Bardzo polecam dziewczynom, które nagrywają, żeby sobie ten filmik obejrzały i posłuchały, co Ania
ma do powiedzenia. A nie bez powodu Wam polecam Anię, dlatego że dziewczyna jest dziennikarką, wie co mówi, pięknie się wysławia, ma bardzo przyjemny temp głosu, ma bardzo dużą wiedzę, także ten filmik z wielkim zaciekawieniem oglądam już drugi raz, bo filmik trwa 44 minuty, wczoraj obejrzałam kawałek i dzisiaj kończę, ale myślę, że jak znajdę taką dłuższą chwilę, to obejrzę go w całości od A do Z, bo bardzo mnie zaciekawił. Muszę nad sobą popracować, także dziękuję Aniu, dałaś mi kolejny powód do tego, żeby stwierdzić, że no, człowiek się uczy całe życie i dużo, dużo rzeczy trzeba wiedzieć. No ale wiecie, od czegoś trzeba zacząć i żeby zacząć występować przed kamerą i mówić do Was tak, jak ja sobie tutaj siedzę, to też trzeba się przełamać i też trzeba się liczyć z tym, że może się okazać, że będziemy odebrani inaczej niż byśmy chcieli, lepiej, gorzej, dowiemy się o sobie pewnych rzeczy, czy mamy właśnie jakąś manierę, która bez sensu wraca, jakieś gestykulowanie, gdzie ja właśnie zauważyłam, że ja gestykuluję, ale nie są to żadne wyuczone gesty. Faktycznie mam tak czasami, że jak coś mówię albo się emocjonuję, to podkreślam to gestem. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, tak? Ale tego się właśnie dowiaduję dzięki nagrywaniu, ale jeżeli chcecie udoskonalić swój warsztat, na przykład nagrywacie filmiki, czy występujecie gdzieś, czy jakieś macie prelekcje, czy na studiach gdzieś macie jakieś pogadanki, które prowadzicie, albo chciałybyście prowadzić, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Dobra, zmykam. Myślę, że ja ten vlog taki dzisiaj zmontuję z tego, co Wam tutaj poopowiadałam, żebyście taki update mieli, co tam u mnie słychać i po prostu wrzucę Wam wieczorem, jeżeli coś tam się będzie jeszcze działo, to dogram, a jeżeli nie, no to jakieś krótkie zakończenie może wieczorem jeszcze z kuchni wrzucę. A teraz robi się już bardzo późno i mimo, że dzisiaj nie jest mój dzień i żeby tak bardzo mi się chciało, jak mi się dzisiaj nie chce, to by było cudownie. Ale dobrze, że to nie poniedziałek, tylko wtorek, więc mam nadzieję, że to jest tylko jeden taki kiepski dzień i jutro już będzie lepiej. Na razie! Hej, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest środa i tak jak wczoraj mówiłam, całe szczęście, że wczoraj nie był poniedziałek, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. A że wczoraj był wtorek i wczorajszy dzień był nie najlepszy, to dzisiaj już wstałam w zupełnie innym nastroju, jeżeli można tak powiedzieć, zupełnie inną energią, ponieważ wczoraj naprawdę spadek formy nie pozwolił mi na przygotowanie niczego konstruktywnego tutaj dla Was, żeby Wam cokolwiek ciekawego nagrać na YouTubie, a nie jesteśmy tutaj do tego, żeby przekazywać jakieś smętne emocje. Postanowiłam wczorajszy dzień spożytkować na coś dobrego. Ja zawsze mam tak, że jak nie bardzo się czuję, albo tak coś mnie gryzie, to próbuję robić coś, żeby odwrócić swoją uwagę właśnie od tego, co mnie trapi. I wczorajszy dzień spożytkowałam na przygotowywanie różnych rzeczy w kuchni. I na przykład zrobiłam swoim dzieciom lody z gorącym sosem malinowym, przygotowałam garść białego barszczu z białą kiełbasą na... i już był na wczoraj i na dzisiaj. Podszykowałam sobie jeszcze parę rzeczy, także wczorajszy dzień, właściwie całe popołudnie spędziłam w kuchni, spędziłam potem z dzieciakami przy lekcjach, byłam jeszcze kilkakrotnie poza domem i robiłam zakupy i wychodziłam z Bartkiem na dwór, także już kamery do ręki w ogóle nie brałam, bo stwierdziłam, że no cóż mogę Wam pokazywać wiecznie w tej kuchni, jak nie miałam nastroju na to, żeby cokolwiek ciekawego mówić. Zawróciłam koło i znowu jestem dzisiaj w kuchni, dlatego tutaj chciałam z tego miejsca już zakończyć tego vloga. Dogram po prostu to do wczorajszych dni. Jak widzieliście na poprzedniej przebitce, moje żółte tulipany z Biedronki, które wczoraj wyglądały bardzo smutno, pięknie odżyły, stoją, mają bardzo ładny wiosenny kolor, mimo że aura za oknem jest nieciekawa, bo dzisiaj pada deszcz. Jest 9 stopni, także chyba jest ciepło, ale jest tak szaro, mokro, nieciekawie. Ale te tulipany naprawdę wyglądają przepięknie, także warto dawać szansę rzeczom, które z pozoru wyglądają na takie już do niczego. I to chyba też można na życie sobie przełożyć, że nie zawsze wszystko, co się wydaje, że już jest stracone, takie musi być. Tak jak moje tulipany, które były na przecenie i wyglądały dosyć smętnie, dzisiaj wyglądają przepięknie. Pokażę Wam takie dwa pojemniczki, które ostatnio kupiłam podczas zakupów w Tigerze. Tiger to jest taki sklep z takimi pierdółkami, różne różności i gadżety jakieś kuchenne i biurowe i kosmetyczne i akcesoria do domu i jakieś śmieszne rzeczy na prezenty, bardzo fajny sklep. Byliśmy tam w poszukiwaniu podkładki pod drzwi, bo u nas w toalecie jest kuweta dla kotów i drzwi nie mogą być zawsze zamknięte, ale ponieważ bardzo często jest tak, że koty wychodząc z tą łazienkę otwierają na oścież, to potrzebna nam była podkładka pod drzwi, którą zaraz Wam pokażę.
szufladka wygląda tak. To jest taki silikonowy kleks, który kładziecie pod drzwiami po prostu, które chcecie, żeby się do pewnej tylko szerokości otwierały i ona blokuje po prostu te drzwi. Nie jest za ciężka, nie można się kopnąć na przykład w nogę, bo ja kiedyś miałam taki ciężki metalowy odważnik też położony właśnie przy drzwiach, ale on nie do końca spełniał swoją rolę, bo często można było kopnąć po prostu nogą w niego i to było nieprzyjemne. W związku z czym taka silikonowa gumka położona pod drzwiami po prostu też pozwala na to, żeby te drzwi były w jednym miejscu. Wcześniej mieliśmy taki banknot, to wyglądało jak banknot kilku dolarów złączony i to leżało pod drzwi też wsunięte i często ktoś, kto do nas przychodził, łapał się właśnie, myślał, że to leżą jakieś pieniądze, ale to się zepsuło, no i teraz właśnie pojechaliśmy głównie po to, bo tam są takie rzeczy. Kupiłam sobie jeszcze pośród innych zakupów takie dwa słoiczki, które chciałam tutaj wykorzystać na coś do kuchni i nie bardzo mam pomysłu, co do nich wsypać. Bo tak naprawdę wszystko, co potrzebuję mieć w słoiczkach, już mam wsypane i herbaty, i różne kolorowy pieprz, i jakieś tam przyprawy. One są dosyć małe, także mogą też fajnie wyglądać na jakieś akcesoria kosmetyczne. No nie wiem, poradźcie mi może pod filmem, do czego mogłabym je spożytkować, bo podobają mi się kolorystycznie, podobają mi się gabarytowo, ale tak szczerze mówiąc to nie bardzo mam co do nich teraz nasypać i tak stoją umyte i czekają na swój lepszy dzień, tak jak może moje tulipany, może po prostu znajdzie mnie jakaś myśl i coś do nich tutaj dołożę. Dobrze, moi drodzy, tymi optymistycznie kolorowymi słoiczkami będę się dzisiaj z Wami żegnała. Mam nadzieję, że przyjdzie mi wena i nagram jakiś film tematyczny. Wiem, że czekacie na film o pielęgnacji moich włosów, które jednak, no tak, no nie są spektakularnym tematem na film, ale wiem, że taki film chciałybyście, żeby się pojawił. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie filmów, głównie o tematyce kosmetycznej, to czekam na komentarze pod tym filmem. Życzę Wam pięknego tygodnia mimo aury, chociaż może u Was jest słońce, także jeżeli u Was jest słońce, to przyślijcie tego słońca troszkę do Łodzi, bo w Łodzi jest na razie tak mało wiosennie, że tak powiem. Do następnego razu, trzymajcie się ciepło, kochani. Pa, pa.